Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będzie bardzo szybko i bardzo tanio. Mam tutaj ugotowane ziemniaki, one zostały mi wczoraj z obiadu. Kupiłem do tego paczkę tanich, naprawdę, kiełbasek. To jest pomiędzy parówką a kiełbaską grillową. Takie wiedeńskie kiełbaski. O, te kiełbaski kupiłem w markecie, gdzie są ostatnio postawione, wiecie, takie lodówki, gdzie można kupić naprawdę za psie pieniądze fajne rzeczy z datą, która za niedługo już się kończy. To jest taka akcja stop wyrzucania żywności. Dobra, i z tych kiełbasek dzisiaj i z tych ziemniaków wyrzeźbimy jakiś tani, szybki, no i myślę smaczny obiad. Mam jeszcze kawałek wędzonego boczku, kroimy go w drobną kostkę. I boczek ląduje na patelni. Boczek się wytapia, a ja w tym czasie pokroję cebulkę. I teraz kroję na trzy części. Coś takiego. Ziemniaki trzymam dosłownie kilka minut i dorzucę za chwileczkę. Zobaczcie, mam tutaj ser żółty, cheddar, też zostało mi tam z którejś potrawy. Oczywiście nie będę go wyrzucał, a trochę dorzucę do ziemniaków, żeby złapały fajnego smaku i pięknie się zrumieniły. Oczywiście ziemniaki muszę przyprawić, wrzucę troszeczkę rozmiecionego czarnego pieprzu. Soli nie daję, bo boczek słony, a ziemniaki też się gotowały w osolonej wodzie. Teraz wrzucam cheddar. Niedużo. Teraz pokroję kiełbaski. Pokroję połowę jalapeno. Bez pestek oczywiście. Jedną czerwoną paprykę. Kroimy w dość grube kawałki. Teraz zrobię szybki sos. Do miseczki wrzucam 2-3 łyżki ketchupu. Pół łyżki miodu. Łyżkę sosu sojowego. Ścieram ząbek czosnku. Dokładnie mieszam. Ziemniaki podsmażone, więc je odstawiam. Razem z patelnią, żeby nie przestygły. Teraz stawiam drugą patelnię. Rówki możemy jeszcze troszeczkę ponacinać, żeby fajnie wyglądały. Po małej chwili dorzucam cebulę. Wrzucam paprykę i jalapeno. Trzymam jakieś 5-6 minut, żeby wszystko się dobrze podgrzało. Wlewam sos. I to jest taki obiad z wykorzystaniem tego, co nam zostaje w lodówkach lub kupujemy naprawdę bardzo tanio. A parówki, jak wiadomo, każdy na nie narzeka, ale każdy je uwielbia.
A więc próbujemy. Lekko pikantnie, lekko słodko, lekko serowo. Może nie jest to jakiś szczyt kulinarny, ale można wykorzystać bardzo szybko i bardzo prosto takie właśnie rzeczy. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.